To jest teraz bardziej polskie czy litewskie miasto? Znaczy wiadomo, że jest na Litwie, ale gdzieś tam te wpływy polsko-litewskie się przeplatają. Jak myślicie? Jak wy to czujecie, też będąc tutaj? Myślimy, że na pewno należy do Litwy, ale jest tu bardzo dużo takich polskich przebłysków. Lato na Litwie rozkręciło się już na dobre. Z tej okazji przyjeżdżają tutaj turyści z całej Polski. Postanowiliśmy zapytać ich, co wiedzą o Wilnie, jego mieszkańcach i o żyjących tutaj Polakach. Powiem szczerze, nie za bardzo się w tym orientuję. Słyszę, będąc w Polsce, ale chyba jakichś niepokojących sygnałów nie ma. Chodząc tutaj po Wilnie, słyszy się na okrągło polski język, więc wydaje mi się, że to już jest jakby, to żyje, tak? To polskość tutaj żyje. Więc to, czy ulica będzie się nazywać bardziej po polsku lub mniej, w mojej ocenie nie jest aż tak istotne. Jest tu bardzo dużo takich polskich przebłysków, rzekłbym, i bardzo dużo polskich znaków, czyli Polska też sobie trochę tą Litwę przydzieliła. Jak czujesz, gdzie, w jakich konkretnie przebłyskach i akcentach ta Polska teraz jest jeszcze widoczna i odczuwalna tutaj? No jest dużo Polaków i słychać często polski na ulicach. Można się dogadać nawet po polsku, jak się chce coś załatwić. Czy mieliście problem, żeby zrozumieć tych Polaków tutejszych mówiących po polsku? Nie, nie mieliśmy. Mówią w podobnym języku do nas? No, czasem tam zaciągają tym litewskim, ale jest, da się zrozumieć. Są na pewno polskie szkoły, jak w wielu krajach tak sąsiadujących nam i też innych. I pewnie też chodzą do polskich szkół na przykład w weekendy, ale myślę, że też przyzwyczajają się do życia tu i uczenia się tego języka. Oczywiście język angielski wśród przybyszy tutaj obcokrajowców chyba jest najbardziej słyszalny. A jak z rosyjskim? Muszę powiedzieć, że to jest ciekawe zagadnienie, bo język rosyjski generalnie chyba wydaje się, że powinien być tu w jakiś sposób popularny. Ja osobiście troszkę znam ten język, ale powiem szczerze, nie używam go tutaj, bo jakby nie jest on zbyt popularny. Czy rozpoznajecie tutaj jakieś polskie zabytki? No, był pomnik Adama Mickiewicza, patrzyliśmy, były schody, tam gdzie były Czesława Miłosza napisane teksty. Tutaj Adam Mickiewicz napisał Dziady. No właśnie, to już dużo pamiętacie, czyli oprócz Czesława Miłosza i Adama Mickiewicza jeszcze jakieś ważne polskie postacie kojarzą wam się z Wilnem? Nie wiem. Ja wiem, że coś tam Maria Skłodowska-Curie i Litwa, ale to do końca nie wiem co. Jesteśmy mniejszością na Litwie, z tego co wiem, kilkuprocentową. To też nam daje jakieś uprawnienia do tego, aby tutaj współdecydować o pewnych rzeczach. Więc wydaje mi się, że nie ma generalnie z tym problemu, jak to niektóre media próbują nagłaśniać. Trzeba pochwalić Litwinów za to, że są patriotami, tak, we własnym kraju. Tak pomyślicie sobie dobrze o niedawnej historii, to gdzie była Litwa jeszcze parę lat temu? No może paręnaście. W Polsce wcześniej była, to wiem na pewno. A kiedy była w Polsce? Ja nie jestem dobra z historii. No ale tak mniej więcej, gdybyście mieli oszacować. 100 lat, 50... W wieku? No pewnie tak. Nie wiem, 19-20 tak są. Polita obojga narodów, tyle wiem, ale nie pamiętam jak, kiedy to było. Jesteśmy obywatelami Europy, tak? Wszyscy jesteśmy w Unii Europejskiej. Więc nie sądzę, żeby tutaj Polacy byli jakoś nacechowani negatywnie.